Witam Was serdecznie, nazywam się Tomasz Bebel. Dzisiaj trochę taki jestem nieuczesany, może się nie pogniewać, wybaczcie. I zajmuję się sprzedażą ekspresów do kawy marki Jura. Zanim zacznę filmik swój, dostałem Wam, powiem Wam, takiego maila, ponieważ swego czasu powiedziałem w internecie, na jednym z moich filmów, że żeby kupujcie tutaj sobie Jury, ponieważ no, pieniędzy do grobu nie weźmiecie, gdyż trumny kieszeni nie mają. Pamiętacie taki filmik? Ci, co oglądają moje filmy, to pamiętają. I pan Marek, dostałem maila, słuchajcie, na drugi dzień, do mnie napisał, mam napisane, co ty pierdolisz, że trumny kieszeni nie mają. I wysłał do mnie takie coś, patrzcie. Tutaj są trumny, szczałką narysował. Znaczy, trumna jest tu, tutaj jest ta cała skrzynka na pieniążki i w środku są też kieszenie po tej stronie. Czyli to, co powiedziałem, jakby no, szlak trafił, prawda? Jednak trumny kieszenie mają. Tak, no nie, powiem Wam, że nie przestaniecie mnie zaskakiwać, moi drodzy. Dzisiaj Wam pokażę akcesoria Jury. Akcesoria, na które nie patrzycie, albo nie zwracacie uwagi. Ale myślę, że warto o tym wiedzieć. Jura, jako marka, też ma w produkcji, w ofercie kilka gadżetów, które można sobie do niej dokupić. Pod nazwą oczywiście Jury. Kupując ekspres do kawy, no to wiadomo, kupimy ekspres z akcesoriami, które on posiada. Ale możemy sobie kilka fajnych rzeczy dokupić. I to Wam dzisiaj wszystko postaram się szybciutko pokazać, co można dokupić jeszcze do Jury w ramach albo prezentów dla kogoś, albo w celu posiadania tej samej marki danego produktu dodatkowego, czyli tak zwanego akcesorium. Pierwszym tematem to są takie szmateczki. Szmateczki, takie mikrofibry, coś na bazie Jury. One są w standardzie w ekspresach Jura Z10, czy tych drogich. Ale można sobie taką mikrofibrę kupić i dokupić. Ona tak wygląda, z takiej wielkości. Tutaj ma sygnowanie, popatrzcie. O. Gdzie o to? Na pierwszy rzut oka wydaje się, to jest normalna szmatka, nie? Która kosztuje 40 zł prawie. Ktoś powie, kurde chłopie, chyba cię pogięło, szmata za 40 zł. Ale nie do końca. Ponieważ jest to taka szynszylka. Nie wiem, czy ktoś kiedyś z Was głaskał szynszylę. Ultra mięciutka, fajna. Czyli właściwie to okazja, no bo szynszyle są przecież droższe. Nie? To taka szynszyla, powiedzmy, która miała spotkanie z walcem. Nie? O, taka. Ultra mięciutka, nie porysujecie tym, słuchajcie, paneli. Ona jest po to, żeby sobie ten ekspres utrzymać w czystości. Taka szmateczka, polecam, jest na sklep primocafe.pl, można sobie ją kupić. Albo komuś prezent zrobić, prawda, jak ktoś ma tej marki ekspres. Fajny temacik, używam tych szmatek. Dosyć sporo ich zużywam, ale można je myć, można je prać. Fajny temacik i są naprawdę mega fajne. Chłonne, nie pozostawiają żadnych smug. To pierwszy temat. Drugi temat to są, słuchajcie, szklaneczki. Szklaneczki. Ja na filmach czasem używam szklaneczki z takim napisem. Często pytacie, czy taki napis jest. Otóż nie. Szklaneczki, właściwie filiżaneczki, przepraszam. O, są takie. O. To są filiżanki espresso. Tak wyglądają. Tu mają swoje wymiary. Pokażę Wam, żebyście się sprawdzili. Gdzie? One wyglądają tak. One nie mają tu żadnych napisów. Tak wyglądają. O. Takie malutkie szklanki do espresso. Tutaj jest sygnowanie Jury. O. I na spodku. Gdzie? Klasyka taka gatunku. Grube ścianeczki. To espresso, tak to wygląda. Później mam troszeczkę większą do kawy. Do kawy. Widzicie różnicę? Siedzę sobie na podłodze po turecku, bo mi przynajmniej nie stłukę tych filiżanek, a do góry nie polecą. Także wybaczcie, że tak dzisiaj z podłogi do Was. Taki ma kształt ta filiżanka, taka szklaneczka. O. Tu jest opis też. Ma tu ma logo Jury i tu. Widzicie? O. I ona jest w pudełeczkach. Takich. Takich, o. Tak się nazywa. A tu ma wymiary. Też fajnie ciekawy temat do standardowych kaw. I później jest jeszcze jedna, o. Filiżanka do cappuccino. Widzicie, jest inna, ma inny kształt, ma inną też szerokość.
Ona jest taka szersza już. No do cappuccino ma też tu sygnowanie w tym miejscu. I tutaj też ma sygnowanie w tym miejscu. To jeżeli chodzi o takie tematy. Później, a pudełko od cappuccino wygląda w ten sposób. Tak, no. Co tu jeszcze wam pokazać? Pewnie wymiary byście chcieli wiedzieć. Proszę bardzo. Wymiary. Dajcie sobie pauzę i sobie możecie to sczytać. Jest też na sklep primokap.pl, są dostępne, można sobie kupić taki zestaw. One są opakowane po dwie sztuki. Do tych filiżaneczek są łyżeczki. Takich pakowane, po 6 sztuk. Tak wyglądają. Takie widzicie, łyżeczki. I one na żywo wyglądają tak. Są bardzo ładne, bo mają taką klasykę, tu cienki ten. I tutaj na końcu, na drugiej stronie mają takie sygnowanie, widzicie, Jury. Są bardzo fajnie wykonane, grube, fajne, to nie jakieś byle co. One idealnie pasują sobie do tego espresso. Później mamy łyżeczki troszeczkę dłuższe. Takie, patrzcie, troszeczkę dłuższe. One są do tych filiżaneczek takich troszeczkę większych, nie? Czyli do tych. Wyglądają w ten sposób. I też tu mają takie z tyłu sygnowanie, oczywiście Jury. Najwyższa jakość produktu, pięknie wykonane, spójrzcie, no naprawdę. Taki trzonek mają. Są pakowane po 6 sztuk. Ceny sobie sprawdzicie na sklep primokafe.pl. Nie będę wam zdradzał cen, bo zaraz sobie pójdziecie. A mi chodzi o to, żebyście byli do końca mojego filmu. I ostatnia. To szklanek latte. Właśnie, szklanki latte muszę przynieść. Mam tu, czy tu nie mam? No nie mam. Nie wziąłem? A nie wziąłem. Dobra. Teraz tu otworzymy. Bardzo długie łyżeczki. Tak wyglądają. Do latte, macchiato. Jak to zwał, tak zwał. Może być do latte. I też do latte macchiato. Tutaj osygnowanie jest tak, w tym miejscu. Takie długie. Bardzo ładnie wykonane są. Też są opakowane po 6 sztuk. I one odpowiednio wyglądają albo tak. Albo tak. Nie? No i jeszcze wyglądają tak, czyli takie troszeczkę większe. Są trzy wersje, można sobie kupić. Szklanki latte. Najwyższe szklanki, jakie Jura ma, to są takie. Mają takie sygnowanie tutaj. Patrzcie, czy widzicie. Takie wypukłe sygnowanie, czyli 180 ml. I one są takie. Taki kształt mają, nie są okrągłe. Takie słowo to już chyba 50 razy użyłem. Przepraszam, nie gniewajcie się. Nie. I teraz szklaneczki. Szklaneczki same są takiej wielkości. Do latte macchiato. Nie do latte, tylko do latte macchiato. Czyli troszeczkę niższe, tak wyglądają. Tu mają napis Jura, to jest opiaskowany ten napis. Pudełeczko do nich jest takie. Tak wygląda. I tu macie wymiary, gdybyście chcieli zobaczyć. I jeszcze jest jeden typ szklaneczek. To latte, czyli wyższe. Takie już konkretniejsze. Wyglądają tak, widzicie różnicę? Też tutaj sygnowanie. Tak wyglądają. I pudełeczko do nich, to zamknę, ono jest takie. Tak wygląda, widzicie? I tu też macie ich wymiar. Jaki jest wspólny mianownik tych szklaneczek i tych spodków? Poza bardzo wysoką ceną, bo to Jura. Spody. Spody są polerowane. Kupując szklanki lub filiżanki Jury, nie porysujecie sobie spodów, czyli tych tac, które macie w ekspresach. Nieważne, czy one są plastikowe, czy są metalowe, czy są szklane. Nie porysujecie ich. Kolejną rzeczą, którą można sobie kupić do Jury, to jest akcesoryjny wężyk. Te wężyki są albo HP2, tak wyglądają, albo HP1, albo HP3. One są takie w oplocie, idę go i wam pokażę, zaraz wrócę, poczekajcie. I to są takie wężyki, które pięknie wyglądają. Są bardzo fajne i tutaj mają wężyk w środku. To się wyciąga, jego się wymienia, on kosztuje tam 11 zł zamiennik i coś koło 19 zł kosztuje oryginał. Taki wężyk, tak jak sobie wejdziecie na sklep primokafe.pl, w wyszukiwarce wpiszecie wężyk,
No to się te wężyki wam wyświetlą, można sobie kupić takie wężyki. Można też kupić sobie właśnie takie w oplocie wężyki. Jakie są ich zalety i wady? Wadą jest to, że nie możecie kupić samego wężyka. Dlatego, że sam wężyk, jak go wrócicie do mleka, to się tu wam cały upapra w mleku. Dlatego się powinno go kupić z kolejnym akcesorium, którym jest szklany pojemnik, jeżeli chcecie. Taki zestaw ma sens. Ten zestaw możecie łączyć ze zwykłym wężykiem albo z wężykiem w oplocie. Bo ten wężyk wkładacie sobie tutaj, patrzcie, no, i go wkładacie sobie do przystawki spieniającej z boku i już. Fajne jest to, że mleko idzie, nieważne czy macie taki wężyk, czy macie wężyk taki, wiecie, silikonowy, czy taki macie wężyk, nie ma znaczenia, bo fajne jest to, że mając taki szklany pojemnik, łączycie sobie ten wężyk tu, w pokrywkę i później go wyciągacie i wkładacie do pojemnika dwukomorowego, którym sobie płuczycie system mleczny, ale wężyk na zewnątrz jest czyściutki. Nieważne, czy jest taki, czy to jest taki, dzięki temu macie wężyk czysty na zewnątrz, on jest tylko w środku brudny. Dlatego też później to mycie jest bardzo fajne, bezstresowe. Jeżeli macie tylko taki wężyk, bez szklanego pojemnika, tego włożycie do kartonu z mlekiem, to musicie go w czymś zamoczyć, no, w tym pojemniczku, jak będzie tam woda i dopiero go wkładacie do tego pojemnika dwukomorowego, bo on na zewnątrz jest jeszcze brudny, prawda? A dzięki temu, no, on się nie brudzi od zewnątrz, tylko pobiera sobie mleko przez tędy, przez środek, przez wewnątrz. Szklany pojemnik. Bardzo fajny temacik. Ma jedną wadę, taką, że spójrzcie, tutaj macie takie coś. I tutaj na końcu jest taka wypustka, widzicie? I ta wypustka, jak jeżeli włożycie to tak, to nie działa. Musi być to, o, kliknięte, doklikniętej. Jeżeli to będzie tak, o, tak o słowo 45 raz powiedziałem, to wówczas tędy będzie łapał powietrze i nie będzie wam działać. Więc to musi być zawsze dokliknięte. Wtedy wszystko fajnie działa. To jest silikonowane, to jest metal, to jest szkło. Można zmywardzę myć. Bardzo fajny temacik. Mogę polecić, zwłaszcza jak goście przyjeżdżają, no to jak już macie za 5000, no taki karton z mlekiem, nie? Tak średnio wygląda, wtedy to się wyciąga. Jak ktoś nie chce czegoś takiego, jak ktoś w ogóle jest leniem, nic mu się nie chce, no to wtedy kupuję sobie chłodziarkę. O, taką chłodziareczkę. Chłodziarki są białe lub czarne. One mają za zadanie, słuchajcie, no, podawać wam mleko, żeby było zawsze gotowe. Czyli wstajecie rano, klikacie kawę i kawa gotowa. To jest urządzenie, które ma tutaj sobie wtykę. Osobno musicie mieć w gniazdku w domu. I ta chłodziarka ma za zadanie chłodzić mleko. I podawać do ekspresu mleko cały czas na bieżąco, że nie musicie tego mleka, no jakby, no, chować do lodówki. Ale to jest, no, dodatkowy koszt, tam około 1000 zł. Chłodziarki są różne, są litrowe, są czarne, białe, 2,5-litrowe, takie do dużych zastosowań. Ich kilka tam jest. A w drugą stronę idąc, czyli nie w zimno, tylko w gorąco, to macie jeszcze, słuchajcie, takie podgrzewacze. No. On tu tak działa, że on w środku ma sobie, tam się wkłada szklaneczki, no bo espresso, słuchajcie, podaje się nagrzana w filiżankach, nie? Bo jest mało naparu, więc espresso powinno być zawsze nagrzane w filiżankach. Filiżanka powinna być ciepła. I te podgrzewacze są też czarne, wam pokażę. No, czarne też są. Mają za zadanie podgrzewać wam te filiżaneczki do zadanej temperatury. W knajpkach, różnych restauracjach i tak dalej, mają bariści, mają u góry taką płytę grzejną w ekspresiach, tych swoich kolbowych, na Pawoni, na Cimbali, prawda? Faema, to u góry są te filiżanki, sobie leżą i się nagrzewają. A w domu są takie podgrzewacze niezależne, tak ma przynajmniej Jura, że ma niezależne podgrzewacze. Gdzie na przykład Seiko lubiło stosować takie płyty podgrzewane, gdzie się u góry stawiały te filiżanki. Tylko tam ślady się robiły później od wody i tak dalej, ale było takie rozwiązanie. Są też takie podgrzewacze. O, takie, no. One mają dwie półeczki. To jest tył. O, tu. O. Tak, teraz otworzył. O, taki, o. I tu takie, takie podgrzewacze. Ciach. Takie podgrzewacze są wąskie i są na równo się stawia z ekspresem. Dość fajnie to wygląda. A u góry macie tutaj timer, żeby nie grzało w nocy. Stawia się kiedy ma grzać i już. Takie akcesorium ciekawe. Dobra, a propos szklaneczek, no to zapomniałem wam jeszcze pokazać szklaneczki do espresso. Takie pudełeczko. O, takie. To są wymiary, popatrzcie sobie. Dajcie sobie pauzę i już. Bardzo lubię te szklaneczki, ponieważ jak się nalewa krema, to nie widać tego napisu, a jak się robi czarne, krema idzie do góry, to pojawia się blink, napis Jura. Bardzo fajny temat, oczywiście wszystko ładnie, pięknie wypolerowane. Kolejnym tematem są smarty. Smart, Bluetooth,
Smart Wi-Fi. I teraz tak. Stare ekspresy, starsze, albo inaczej, nowsze, takie jak na dzień dzisiejszy, bo dzisiaj mamy tam wrzesień 2022, E8 EB, E4, Z10, Giga 6. Te ekspresy, które są równie, czyli te, które są na Wi-Fi, one również są na Bluetootha. Ale ekspresy te starsze, które są na Bluetootha, nie są na Wi-Fi. Prawda? Więc to, to zwróci uwagę, które ekspresy jest na co. To się wszystko zmienia. Te nowe modele, które wchodzą, są już na Wi-Fi i na Bluetooth. Ale starsze jury mają Bluetooth i często kupujecie Wi-Fi i nie pasuje. Więc dowiecie się, który ekspres na co jest. O. Akcesoria, nie można sobie kupić też takie perlatorki, takie pudełeczko. To są perlatorki do przystawek, jako zapas. Można sobie kupić akcesoryjnie jeszcze takie systemy mleczne, słuchajcie, HP3 o, i HP1. Są to takie zestawy, które są zestawami naprawczymi do Waszych przystawek spieniających. Jedne są z grzybkami, inne bez grzybku, zależy od wersji. Jest opisane u mnie na sklepie primocafe.pl, który do czego właściwie służy, można się tam popatrzeć i zobaczyć. Kupuje się taki cały pakiet, się wymienia i już. No bo mleko to jest mleko, prawda? No wiadomo, że to się wszystko tam z czasem potrafi sobie zrzuknąć, czasem nie działać, więc takie pakiety raz na, no nie wiem, rok, dwa można sobie wymienić w ramach takiego, powiedzmy, takiej konserwacji. Wężyki również są do kupienia oryginalne u mnie. Oryginalny kosztuje 19 zł. Można kupić sam wężyk, można kupić sobie sam grzybek, sam odpowietrznik, sam perlatorek jeden. Nie musi kupić w swoich pudełkach. Takie rzeczy też są u mnie na sklepie, można u mnie znaleźć. No co, tu jeszcze mam powiedzieć z takich tematów. Chyba właściwie wszystko z takich akcesoriów, które Jura też daje, które można sobie dokupić. Tabletki czyszczące to wiecie, tabletki odkamieniające to wiecie. Te odkamieniają układ, nie mają nic wspólnego z tymi. Czyszczące wrzucamy do dziury na kawę mieloną i czyści się modłą zaparzania. A odkamieniające odkamieniamy cały układ. Ale jeżeli w swoich biurach macie takie filtry, fali smart i wymieniacie je na czas, to nie musicie, kochani, odkamieniać ekspresu. Takie odkamienianie wykonuje technik podczas przeglądu kilkuletniego przeglądu technicznego w Waszych jurach. Polecam też szczoteczki takie serwisowe, o fajne, tu mam woreczko, można sobie kupić, dwie dychy kosztuje, fajny temacik, a tu już nie jest marka Jura. Są one szwajcarskie, ale nie marka Jura. No i jeszcze zapomniałem Wam powiedzieć o kawach przecież. Jura też ma swoją palarnię kawy w Szwajcarii. I tutaj mamy trzy rodzaje kaw na dzień dzisiejszy, przynajmniej na rynek polski. No i tak. Tu mamy kawkę kremę. To jest kawa, jak widzicie, Brazylia, Kostaryka, Guatemala. To jest kawa z Hondurasu, San Antonio. Tutaj jest kawka blend, Brazylia, Meksyk, Uganda. To jest kawa głównie do kaw na zimno, ale też nie tylko, ogólnie do Z10. Typowo do tych ekspresów. India, widzicie. I tutaj mamy też indyjską kawę Malabar. Tak się nazywa. To są w takich kolorach, 5 wersji. Także gdyby ktoś z Państwa chciał kupić, one są opakowane po 250 gramów, to też zapraszam na sklep primocafe.pl. Reasumując, warto też się zainteresować się akcesoriami w ramach prezentu dla kogoś może, jak ktoś ma tej marki Express, prawda? Może jakieś łyżeczki mu kupić, może jakieś szklaneczki, może taką szmatkę choćby, nie? Szynszylka, przepraszam. No, miękką jak szynszylek, o, tak bym powiedział, szynszyla, bo są naprawdę bardzo fajne te szmateczki. Bardzo Wam dziękuję. Ten film tak nagrany, tak do skoku, na siedząco, troszeczkę byle jak, wybaczcie. Ale będę się starał w miarę często te filmiki jakieś tam wprowadzać, że może coś się czegoś dowiecie. Kłaniam się Wam nisko i do następnego filmiku. Hej!